Szczęść Boże, kontynuujemy nasz cykl Ewangelia w Ewangelii w trochę innym kontekście, ponieważ rozpoczęliśmy wczoraj nowy rok kościelny i duszpasterski. Słowo, które wczoraj usłyszeliśmy w liturgii, to słowo z Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówi: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Co wam mówię, mówię do wszystkich, czuwajcie. Czasami zastanawiamy się, na czym polega ta postawa czuwania. Nie chodzi tutaj o bierne czekanie, ale o odnalezienie swojego miejsca w czekaniu na przyjście Pana. Odnaleźć miejsce we wspólnocie Kościoła. Hasło nowego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce brzmi: uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Może ten czas Adwentu, który rozpoczynamy, jest doskonałą okazją, abym zastanowił się, jakie jest moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Moje zaangażowanie. Zaangażowanie wcale nie musi oznaczać aktywizmu, nie musi oznaczać uczestniczenia w jakiejś konkretnej wspólnocie czy grupie duszpasterskiej przy parafii. Kościół jest ogromną, różnorodną wspólnotą, w której każdy ma swoje miejsce. Prośmy Ducha Świętego, aby w czasie tego Adwentu pokazywał nam, jakie jest moje powołanie w Kościele. Mogą pomóc w tym także roraty, uczestnictwo w mszach świętych ku czci Matki Bożej w Adwencie. Może właśnie ten wysiłek codziennego, rannego wstawania w naszej parafii na 6 rano będzie także mobilizował nas do tego, abyśmy odnaleźli swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.